Wracamy do konferencji prasowej, podczas której poseł Gabriela Lenartowicz podsumowała m.in. rok swojej pracy w parlamencie. Jednym z poruszonych przez nią tematów było również wstrzymanie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Jak skomentowała tą sprawę? Przypomnijmy, że reprezentujący Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, będący inwestorem budowy zbiornika, odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, czyli firmy Dragados, z którą nie widział już możliwości efektywnej współpracy mającej opierać się na partnerskiej lojalności. Równocześnie zaznaczył, że przyszłość inwestycji nie jest zagrożona i rozpoczęto już odpowiednie działania w celu jej wznowienia. Trzeba by poprosić o trzymanie kciuków za ministra Gajdę, wiceministra środowiska, którym podlega gospodarka wodna, żeby jak najszybciej wyłonić kolejnego wykonawcę. Ja myślę, że Dragados już i tak późno został odwołany, bo tak się gromadziły te argumenty prawie od 2 lat. I kontynuowanie budowy. Moje obawy wiążą się z tym, że tak jak nam minister poinformował, że będzie przygotowany dopiero projekt techniczny, dopiero na podstawie tego nowego projektu technicznego będzie rozstrzygany przetarg, że aczkolwiek jest to bezpieczne i dobre rozwiązanie, to może wydłużyć procedury znacznie ponad 3 lata, o których pan minister mówił. Jednym z głównych zarzutów inwestora było użycie przez wykonawcę niewłaściwego kruszywa przy budowie ponad 6 km nasypów, co również może nieco rzucać cień na jej ówczesny nadzór, mimo że to właśnie nadzorujący zgłosili tę nieprawidłowość. Może za późno się ten nadzór zorientował, ale tak jak mówię, no to są sprawy, które powinni fachowcy, a nie politycy rozstrzygać, zwłaszcza, że badają to. No, organy ścigania nawet myślę, że będą to bardzo szczegółowo badały i nie nam tu rozstrzygać, zwłaszcza, że to nie wpłynie na przyspieszenie w tej chwili tych prac. Ewidentnie kruszywo na wałowania boczne pochodzące z hałd tych pokopalnianych o określonych parametrach zostało przewidziane w projekcie. Tyle tylko, że wykonawca jakby nie dotrzymał standardów jakości tego kruszywa. Dodajmy, że umowę na budowę podpisano ze spółką Dragados w czerwcu 2013 roku. Prace ruszyły w lipcu, a ich zakończenie planowano wówczas na styczeń 2017 roku.